Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Tomek Ostojski, jestem rzeczoznawcą majątkowym, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami i zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego pierwszego materiału, w którym będę chciał Wam nieco troszeczkę więcej opowiedzieć na temat nieruchomości rolnych. Co kształtuje wartość ziemi rolnej? Zadajcie sobie pewnie takie pytanie, w jaki sposób możecie określić wartość swojej nieruchomości, na przykład dla celów sprzedaży. Albo na przykład chcecie wiedzieć, za ile możecie kupić nieruchomość w danej okolicy, miejscowości. Ja takie analizy sporządzałem jakiś czas temu i wiem, że bardzo jest to przydatne. Operaty szacunkowe również wykonywałem dla na przykład określenia wartości cen sprzedaży na takiego gospodarstwa rolnego, czy nieruchomości z zabudowaniami gospodarczymi, dlatego też warto troszeczkę na ten temat opowiedzieć. No i teraz zaczynamy. Po pierwsze, żeby w ogóle wiedzieć, czym jest wartość ziemi rolnej, to na początku powiedzmy sobie, czym to jest w ogóle. Tak naprawdę jest to twór, który tutaj widzicie za mną, czyli gleba i to, co znajduje się jakby wokół gleby, lokalizacja i na przykład jakość dróg dojazdowych. Ale jeszcze niektóre inne czynniki wpływają na jej cenę. Takim jest kształt działki. Takim jest chociażby kształtowanie terenu. To są istotne sprawy z punktu widzenia właśnie kształtowania się wartości rynkowej takiej nieruchomości. Nieruchomość rolna to jest nieruchomość, która jest wykorzystywana rolniczo. To chyba nie ma najmniejszego problemu z określeniem tego. Natomiast jeszcze ważniejszą sprawą jest to, żebyśmy mogli przede wszystkim określać te wartości w sposób jak najbardziej rynkowy. Czyli przyjmujemy, że typowym kupującym jest rolnik. To jakie te oczy ma rolnik? Na co on zwraca uwagę? Zinterpretujmy te czynniki. 1. Lokalizacja. Jeżeli znajduje się to blisko zabudowań, po prostu blisko zabudowań, czy widzicie jakieś zabudowania wokół mnie? No raczej nie. Jest to droga, która nie łączy najważniejszych miejscowości w gminie. Jest to troszeczkę oddalone od takich zabudowań, centrum wsi, w związku z czym no nie jest to aż taka atrakcyjna lokalizacja, jakby to było właśnie w przypadku wsi, które znajdują się, gdyby to się znajdowało bliżej zabudowań. Druga sprawa tyczy się tego, że jakość dróg dojazdowych ma też jakiś tam wpływ na cenę, bo rolnik, który będzie jeździł na przykład po asfalcie, który widać za mną, o wiele lepiej to potraktuje niż powiedzmy błoto, podmywana droga. To wszystko jest niekorzystnie określane. Ale również dla ekonomiki rolnictwa ważne jest na przykład kształt działki. Jeżeli kształt jest podobny do prostokąta, do kwadratu, to jest dobra informacja. Problemem jest, kiedy jest to trójkąt bądź wielokąt. Wtedy tak naprawdę jest zagrożenie, że mogą być tak zwane przejazdy jałowe. Czyli tak naprawdę ja przejeżdżam po to, żeby przejechać w inne miejsce. Nie orzę na przykład przy tym. To jest negatywna informacja. Kolejnym istotnym elementem jest to, że zdecydowana większość osób, również jeśli chodzi o rolników, ma, a w zasadzie większość, wszyscy rolnicy będą mieli pytanie co do jakości gleby. A jakość gleby to jego klasa. I tym lepiej jest, jeżeli jest to wyższa klasa, trzecia, druga, pierwsza, niż na przykład piąta czy szósta, bo po prostu jest to charakter gleby, który jest związany z warunkami wodnymi, z ilością próchnicy, czyli to powoduje również w konsekwencji wysokość plonów. Zatem ziemia rolna ma znaczenie dość spore i dlatego też chciałem Was bardzo serdecznie zachęcić do tego, żebyście uważali na te cechy. Jeżeli natomiast nie macie orientacji rynkowej, nie wiecie, za ile możecie sprzedać, tak naprawdę macie z tym ogólnie problem, to zapraszam do współpracy. Sądzę, że rzeczoznawca majątkowy może Wam
pomóc w realizacji waszego celu. Jakim jest właśnie sprzedaż, jakim jest na przykład ubezpieczenie takiej nieruchomości, bądź ewentualnie do wielu innych celów, które uważacie, że będą dla was bardzo istotne. Ja właśnie się zajmuję takimi tematami i w związku z tym chciałem was bardzo serdecznie zaprosić do współpracy. Również wyceniam maszyny, urządzenia, czyli jeżeli macie kombajn, to na przykład mogę powiedzieć wam, ile on jest wart. Dlatego zapraszam was na kolejne moje materiały, w których będę opowiadał więcej na temat nieruchomości i to, w jaki sposób należy określać ich wartości rynkowe. Dzięki serdecznie, do zobaczenia.